pogoda taka, nie inna, prawda? Udało się strzelić, wygraliśmy mecz, to jest najważniejsze. Pirony to strzela, ważne, że zespół wygrywa. Pogoda właśnie była pod ślizgi i tak dalej, także dużo walki przede wszystkim. No, ale myślę, że do słodniego meczu jak najbardziej będziemy wszyscy ok. Tak, no szkoda, by się troszeczkę spokojniej grało, tak do końca meczu musieliśmy tutaj pilnować, żeby klub w przypadkowej bramki nie strzelił. Na szczęście się udało, no i 3 punkty zostają w Olsztynie. No, myślę, że ja nie mam z tym problemu, także już grałem wcześniej w tym ustawieniu. Wiadomo, to jest dopiero na nasz drugi mecz w tym ustawieniu, ale tak ogólnie myślę, że nie wygląda to najgorzej. Na pewno stwarzamy dużo więcej sytuacji do przodu przy tym ustawieniu. Mówię, no koniec meczu, Kluczbork już przeszedł praktycznie 3 złotkami do przodu, próbowali długich piłek, no całe szczęście, że nie trafili. Że no przede wszystkim chcieliśmy nie stracić tej bramki, utrzymać wynik do końca, no i to się udało, tak? Nie oddaliśmy, prawda? Tylko, no, Kluczbork no później no, przeszedł na tych stopera dali do przodu, także grali tymi długimi piłkami, no i no troszeczkę nerwowo się zrobiło, no, no ale całe szczęście, że wygraliśmy. No. Przede wszystkim gratulacje dla trenera Adama Łopatki i jego zespołu za zwycięstwo w tym meczu. Zainkasowali 3 punkty. Nie wiem, coś ciągnie nas w dół. Myślałem, że moje przyjście spowoduje, że te złe duchy zostaną zażegnane i zespół zacznie punktować. Niestety pod moją wodzą druga porażka po 0-1 i to jest niepokojące, ponieważ no, nawet w momencie, kiedy stwarzamy sobie sytuację, no, nie potrafimy tej piłki umieścić w siatce. Czasami no, w jakiś, nie wiem, ekwilibrystyczny sposób potrafią zawodnicy drużyny przeciwnej tą piłkę wybić. No i to jest główna przyczyna, że nie punktujemy. Gdzieś te statystyki mówią o tym, że od 10 kolejek chyba ten zespół pod moją wodzą akurat nie był, ale który obecnie prowadzę, no, nie zdobył bramki z akcji. I to jest ogromny problem, nad tym musimy pracować, musimy skupić się, no, żeby w następnym spotkaniu z trudnym przeciwnikiem, już w niedzielę mierzymy się z Podbeskidziem i na pewno będzie to ciężkie spotkanie, trzeba przebyć długą podróż, ta kadra jest bardzo nieliczna, zostało nas przy absencji kartkowej i kontuzjach bardzo niewielu. Musimy dograć te mecze i spróbować jeszcze w kolejnych zapunktować. W stosunku do samego meczu to powiem tak, no, no na pewno każdy miał przygotowane swój jakieś założenia. Ja miałem swoje, trener miał swoje, ale to, co było na odprawie wcześniej powiedziane, no trzeba było zweryfikować bezpośrednio przed meczem, bo stan boiska był akurat taki, który no preferował tylko jeden z możliwych sposobów gry, długą piłkę i szukanie trochę przypadku, trochę sprytu decydowało o tym, że ktoś pokusił się o zwycięstwo w tym meczu. Ja powiem tak, no takie 3-4 plusy z tego meczu. Po pierwsze, że ten mecz się odbył. Po drugie, że zdobyliśmy 3 punkty. Po trzecie, że nie dostaliśmy żółtych kartek i zawodnicy, którzy byli zagrożeni, to grają dalej i nie ma kontuzji. To jest jakby no, to, co mnie bardzo cieszy z tego spotkania. Przeciwnik też, no mieliśmy jakiś swój plan, ale pogoda dzisiejsza też właśnie to zweryfikowała i ci zawodnicy w przodzie, właśnie niewysocy przy tych górnych piłkach, mieli drobne problemy przy tym, żeby się przy tej piłce utrzymać. No dla nas teraz najważniejsza regeneracja, przygotowanie się do następnego spotkania, to jest historia, punkty dopisane, trzeba robić wszystko, żeby za 3 dni zagrać dobre spotkanie w Suwałkach. Dziękuję.